ekipa, czyli Midas YouTube'a. Jeśli ktoś ma tyle lat co ja, to szansa, że wie co to jest, kto to jest, ekipa, jest mizerna. Właściwie cała nadzieja w dzieciach, jak są jeszcze dość młode i zakochane w YouTubie, albo zakochane w samej ekipie, to mogą pomóc. Niestety ze wstydem przyznaję, że moje dzieci są tu raczej bezużyteczne. Więc gdy Maciek z Kasią podrzucili mi temat lodów ekipa skądinąd bardzo ciekawy, to cały ciężar przeprowadzenia researchu spadł na mnie. Po ludzku mówiąc, musiałem sporo pogooglować, żeby mieć choć blade pojęcie o tym, o czym ma być ten odcinek. I tak właśnie jest, mam pojęcie, ale ono jest dość blade. Tym bardziej otwarty jestem na krytykę tego odcinka, uwagi polemiczne, zażarte kłótnie i tym podobne. Ok, tyle tytułem wstępu, teraz zaczynamy. Lody ekipa. Hit. Nieosiągalne marzenie wielu. Marketingowy majstersztyk. No bo jak to zrobić, by w czasach powszechnej obfitości lody są dostępne w każdym sklepie? Sprawić, że sorbet cytrynowy lub truskawkowy w polewie z gumy balonowej jest dobrem tak pożądanym, że ludzie chcą kupować nie tylko wspomniane lody, ale gotowi są kupować papierki po nich. Papierki, rozumiecie to? Zrozumieć to mogą wyłącznie osoby bardzo młode, zwariowane na punkcie ekipy, lub osoby dość stare, takie jak ja. W latach 70. w okresie komunistycznej szarości i umiarkowanej konsumpcji jedną z podwórkowych zabaw były tak zwane sekrety. Sekrety, drogi młody słuchaczu niepamiętający komunizmu, to barwny obrazek, na przykład papierek po zagranicznej gumie do rzucia, przykryty szkiełkiem i zagrzebany w piasku w ustronnym miejscu na podwórku. Jak ktoś wiedział, gdzie taki sekret się znajduje, mógł go sobie odgrzebać i napawać się przez chwilę żywymi barwami, które niedorzecznie mocno kontrastowały z szaroburą rzeczywistością. Takimi papierkami wówczas też się handlowało. Zupełnie jak dziś opakowaniami po lodach ekipa. A jeśli przyjąć, że rocznie wydajemy 2 miliardy złotych na lody, a ponoć tak jest, a średnia cena lodów to powiedzmy 5 złotych, lody bywają różne, tanie i drogie, małe na patyku i duże w pudełkach, to rocznie kupujemy około 400 milionów lodów. Wychodzi na to, że dziennie jest to jakieś 1 100 000 sztuk. A Coral, producent lodów ekipy, wypuszcza ich dziennie właśnie 1 000 000 sztuk. 1 000 000 sztuk każdego dnia, a lodów ekipy w sklepach brak. Jak już wspomniałem, marketingowy fenomen. Na pewno spore znaczenie ma tu reguła niedostępności, którą często wykorzystuje się w marketingu produktów, a której odmiana damsko-męska nosi miano efektu Romea i Julii. Zacznijmy od nich, a więc na scenę wchodzą dwa znane rody, Capuletti i Montecchi. Losy Romea i Julii są nam wszystkim z grubsza znane, nawet jeśli nie czytaliśmy Szekspira. Zakazany owoc jest smaczniejszy, przeszkody na drodze miłości czynią ją potężniejszą, wiadomo. A z drugiej strony, kto nie zna par, które w pocie czoła rozkręcają firmy, budują w pocie czoła upragniony dom za miastem, spłacają zaciągnięty kredyt, wożą dzieci do odległych szkół, a potem, gdy już firma działa na pełnych obrotach, dom zbudowany i otoczony pięknym ogrodem, gdy dzieci na studiach i w pełni samodzielne, zakochana po uszy para dochodzi do wniosku, że patrzeć na siebie nie może i kończy się krwistym rozwodem. Tak właśnie zadziałała odwrócona niedostępność. A taka zwykła niedostępność, jak ona działa? Reguła niedostępności opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, jeśli coś jest niedostępne, to świadczy to o domniemanej wysokiej jakości tego czegoś. Nie możesz dostać lodów ekipy? No wykupiono je, bo są bardzo, ale to bardzo dobre. A to, że są niedostępne i kupić ich nie sposób, ogranicza naszą wolność wyboru, powodując dyskomfort i sprawiając, że chcemy tych lodów jeszcze bardziej. Te dwa filary wzmacnia dodatkowo rywalizacja, bo inni już jedli te lody, a ty jeszcze nie, więc ci inni są od ciebie w pewien sposób lepsi i dorównać im możesz jedynie, gdy też ich spróbujesz. Myślę, że ekipie bardzo łatwo było wykreować ten efekt. Mając potężny zasięg na YouTubie i zapewne w innych mediach społecznościowych też, rozpropagowali swój produkt, tworząc duży popyt i jednocześnie wypuszczając dość małe partie produktu na rynek. Pojawiły się lody, które kupili tylko nieliczni. Wielu chętnych odeszło z kwitkiem. Klasyczny niedobór rynkowy, jak powiedziałby ekonomista. To zwiększyło popyt, można było wpuścić na rynek więcej lodów i nadal dla wielu brakowało. Niedostępność jest coraz bardziej odczuwalna. Coraz więcej młodych ludzi chce w końcu spróbować tych lodów, a tu ciągle trudno je kupić. Jak je upoluję, to kupię dużo, na zapas, bo przecież ciągle ich nie ma. Rośnie popyt, rośnie i może być tak duży, że w końcu Coral produkuje 1 000 000 sztuk dziennie, a nadal jest problem, by je kupić. Brawo ekipa, macie łeb do interesów.
To się oczywiście skończy. Za kilkanaście dni lody Ekipa będą leżały w sklepach obok lodów Magnum i nie będą budziły większych emocji, tak jak lody Magnum. A za rok czy dwa lata prawdopodobnie znikną z rynku, bo zapewne nie są jakieś wyjątkowe w smaku. Nie wiem tego tak do końca, bo dla mnie efekt niedostępności lodów Ekipy jeszcze się nie skończy. A papierki po lodach? Drodzy słuchacze, ci z Was, którzy znają mnie osobiście, wiedzą, że jestem fanem nauki ekonomii w szkołach. Dzieciaki powinny wiedzieć, jak na przykład działa rynek. I na papierkach po lodach Ekipa właśnie się tego uczą. A nauka kosztuje. W tym przypadku kosztować będzie rozczarowanie i frustrację, że jednak nie jest łatwo zarabiać pieniądze na rynku. Spójrzmy na Allegro. Pewien młodzieniec, rodem z miejscowości Kozie Głowy, w pewnym sensie chyba baranie, a nie kozie są te głowy, proponuje nam, cytuję, kolekcjonerski papierek po lodach Ekipa Fritz, 4 sztuki stan idealny, no za uwaga, 140 tysięcy złotych. A Allegro podpowiada nam, nikt nie licytuje, bądź pierwszy. No, jeśli jesteś baranią głową, to go ahead, kup. Drogi nieznany mi mieszkańcu Kozich Głów, uwierz mi, nie sprzedasz swoich papierków za tę niedorzeczną kwotę. Bo nie każdy może być fricem z Ekipy. Nie każdy może do Ekipy należeć i zbijać kokosy jak oni. Kręcić, nomen omen, lody jak oni. Choć firma Coral wmawia nam w swojej reklamie wyjątkowe lody, dołącz do Ekipy. Nie, kupując te lody nie dołączasz do Ekipy, tylko dajesz im zarobić. I okej, jeśli ich lubisz, to czemu nie? Ale nie rób sobie złudzeń, że jesteś taki jak oni. Bo nie jesteś. Jeśli odcinek o Ekipie i o tym, jak działają w branży lodziarskiej, ci się spodobał, jeśli chcesz, żebyśmy się zajęli innymi ich działaniami, takimi jak marka ubrań, jak ich debiut na giełdzie, tak, tak, Ekipa na giełdzie, to daj znać w komentarzach. I rozważ wsparcie tego biednego kanału swoim lajkiem lub subskrypcją. Jego autor, czyli ja, też chciałby być jak Ekipa, choćby jak jedna tysięczna Ekipy. Choć wiem, że w tym względzie jestem skazany na porażkę, tak jak wspomniany wcześniej Robi z Kozich Głów. Do usłyszenia.